Krzyśtu! Oluś i tatuś, siemanko, niezłe granie w karcianko. Karcianko. Siemanko, niezłe karcianko. Dzisiaj, Olusiu, co będziemy robić? Otwieramy Super Things karty. Super Things gra karciana. Zobaczymy, co tam w niej jest. Tutaj nam się odsłoniły figurki. Nie chcemy wam zdradzać. Zaraz będziemy każdą po kolei pokazywać. A tata, powiedz, która to seria? Tak naprawdę, nie wiem pod którą to serię jest, ale wydaje mi się, że pod serię 10, czyli Rescue Force. Przynajmniej razem z ta gra, bo to jest ta gra najnowsza u nas w Polsce, która wyszła razem z tą 10 serią, chociaż proszą wszyscy, żeby nie mówić już 10 seria, tylko nazywać je swoimi nazwami, bo kiedyś było do 5. Możesz otwierać, tylko postaraj się, żeby nie żeby widzowie nie widzieli, jakie tam są super ekskluzywne Finksy. Nie ma. Otworzymy tą grę, przeczytamy, o co chodzi, wytłumaczymy wam, o co chodzi i zagramy. I ta osoba, która przegra, Olusiu, w tą grę, to co będzie robiła? Wytłumacz mi. Będzie robiła 7 pompek, 3 serie, 7 pompek, przerwa 7 sekund. Czyli 21 pompek i po każdej 7 pompkach mamy 10 sekund przerwy, no chyba, że ktoś powie, dam radę i pojadę. Mamy tak, w tym zestawie... Poczekaj, to jest pełno kart, podobnież gra się około 15 minut, więc pewnie coś tam będziemy przewijać, ale jak zaczniemy grać, to poprosimy albo Tobiaszka, albo przestawimy kamerę z góry, żebyście widzieli dokładnie. Jest talia kart, jest oczywiście instruction, bo zaraz tu wszystko pokażę. I zaraz Oluś wam po kolei będzie pokazywał Finksy, które są tak zwane ekskluzywne, bo jest 5 ekskluzywnych figurek, tak jest napisane. Pierwsza. Najpierw wam pokażę. Kazum. Przesunę tutaj. Jakieś zielone, w ogóle plastikowe jest to Kazum. Nie jest jak Zinx takie gumowe, tylko plastikowe. Zielone. Zobaczcie, tak to wygląda. Olusiu, teraz sam ty pokazuj, ja ci nie będę. Ale to jest długa instrukcja, trzeba będzie poczytać. Kolejna. Widzicie. Figurka. Ale to mów, co to jest? To jest lodzio, lody w takim zobaczcie, kubełku. Zobaczcie, to są stare Zinksy ulepszone. No właśnie, bo ten lód był? No tak. Ale nie było energii Kazum. Przynajmniej. No tak, ten megafon był. To nie jest megafon. A co to jest? To jest taka trąbka. Ja myślałem, że to megafon. Pokazuj, Olusiu. Ten wyglądał tak? Zobaczcie, tak ten wygląda. Tu jest. Tak się prezentuje z boku, bo jak z przodu, to ja myślałem, że to taki megafon. Coś, taka krzykaczka tak zwana. A zobaczcie, jest widać ewidentnie, że to jest trąbka i można na nią pograć. Kolejną figurką, co tam masz, Olusiu? Od razu dwie. Od razu dwie? Tak, czyli fajne. Co to... Mi się podoba ta do koszyków. Znaczy do tenisa, do siatki. Piłka do tenisa, zobaczcie, tak się prezentuje. I tu nie wiem, co to są... szparagi, czy coś innego, przynajmniej chociaż ma takie jakby rękawice, nie wiem, napiszcie w komentarzu, co to jest, czyli mamy 5 ekskluzywnych figurek, które tak naprawdę są jakby trochę bo tu jest coś zagięty, dlatego on tak nie staje, wiesz? Ja już otworzyłam kartę. A, otworzyłeś karty. Pokaż mniej więcej, pokażę co tam jest. Więcej. Pokaż, kochanie, część. Zobaczymy, są jakieś kleksy, różne karciochy. Zaraz się dowiemy, przeczytamy, o co w tym chodzi. Ciekawe, o co chodzi z tymi chmurkami. Zaraz wszystko się dowiemy. I zanim zaczniemy z tymi wszystkimi. Zanim zaczniemy grać, to Olusiu, wytłumaczymy, jak przeczytamy. Teraz pewnie albo zrobimy cięcie, albo zrobimy przyspieszonko. Ja będę czytał na głos, żeby Oluś słyszał. Wy możecie też chwilę usłyszeć. Przygotowanie, lecimy i jak grać, przygotowanie. Przygotuj kwaterę złoczyńców, umieszczając na środku stołu kartę z Kazum. Nie aż tak głośno. No dlaczego? Dookoła niej rozłóż 8 kart ze złoczyńcami, następnie ułóż na nich następną warstwę z kart ze złoczyńcami. Tak by powstało 8 stosików składających się z 2 kart. Każdy uczestnik zabawy wybiera Super Finksa, którym chce grać i bierze odpowiadającą mu fiszkę. Jest nawet rysunkowo, żeby było
wiadomo co i jak. Zobaczcie z rysunek, jak to wszystko rozłożyć. Zaraz my czytamy dalej, zaraz wam tłumaczymy. Widzimy się za chwilę. 2000 years later. Okej, słuchajcie. Już trochę to trwało, ale musieliśmy wszystko dokładnie przeczytać. I zanim wybierzemy, mamy mocka Zoom, którą trzeba zdobyć i wtedy ta osoba wygrywa. Warto poznać, jakie mają super moce dani bohaterowie. Bo każdy z tych bohaterów ma super moc, którą może wykorzystać. I na przykład Dennis Tenis, czyli pan piłeczka od tenisa, jeżeli będzie miał kartę swojego ataku, znaczy nie swojego ataku, tylko kartę ataku, która wygląda, już wam pokazuję jak, gdzie jest karta. Będzie miał kartę ataku i ją zdecyduje się wykorzystać. I tak wszyscy. Wszyscy, każdy z nich, jak ktoś będzie miał i może wykorzystać taką kartę, to on może sobie dobrać dwie dowolne karty z pozostałych kart stosiku, czyli z tego stosiku, który tutaj jest kartami, może sobie dobrać te karty, a te karty będą potrzebne, żeby zdobywać złoczyńców i tak dalej. Fala dźwiękowa, czyli koleś od ten trąbeczka, co myślałem, że to jest megafon, siłą swojego dźwięku ogłusza pozostałych graczy i wszyscy muszą ci oddać jedną ze swoich kart. A każdy z graczy na początku ma cztery, a potem może mieć ich więcej, więcej, więcej albo mniej, bo w zależności czy użyje. Kolejny, czyli tak jak mówiliśmy, to warzywko, które nie wiemy co nim jest, który zwie się Green Guys, aktywuje swoją supermoc witamin, może bez trudu ukraść cztery karty talii. A najlepsze według mnie ma ten, bo może dzięki swoim mocom, gałek lodów, ice cream, może schwytać dowolnego złoczyńcę, który mamy tu porozkładany, ale zaraz zawołamy naszego kamerzystę, czyli Tobiego brata Olusia i będziemy wam też w trakcie tłumaczyć co i jak. I on może sobie zabrać któregoś z tych złoczyńców i wtedy przekręca na drugą stronę i ten złoczyńca jest jego. Bo żeby zdobyć energię Kazum Kida, trzeba mieć minimum trzech złoczyńców już zdobytych. I wtedy można podjąć walkę o Kazum. Energię Kazum. Wszystko będziemy wam tłumaczyć w trakcie, prawda Olusiu? Mniej więcej pamiętamy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Olusiu, to w takim razie kogo wybierasz? Bo teraz wiemy jak to jest, wybraliśmy na kogoś. Wybierasz loda, czyli trzeba znaleźć twoją kartę dziwny loda. Dziwny jest ten lód. No bo on się coś... Nie, o, mamy kartę loda i każda z tych kart ma... Bo wybieramy, czy dobieramy karty, czy używamy, jak to się nazywało, używamy sprzętu, to też w trakcie, czy używamy swojej super mocy. Ja chyba, bo tego nie ma, nie miało tam w instrukcji, że chyba, że ktoś nie będzie... A ja sobie wezmę tak, jak ja miałem, trąbkę. Nie będzie miał wszystkich kart, to chyba odpada, jak będzie miał zero kart. Nie, to może potem sobie dobrać. Tu chodzi o to, że w tej grze chodzi o to, żeby zdobyć trzech złoczyńców i potem energię Kazum i ta osoba, która wygrywa, nie robi pompek, a ta, która przegrywa, robi pompka. Pompka. Robi pompki. No dobra. Mniej gadania, więcej grania. Lecimy po Tobiego. Przy nim już rozdamy karty, żeby nie było, ale jeszcze potasujemy, bo trzeba potasować. Zaczyna osoba młodsza, czyli Oluś. Oluś, życzę ci powodzonka. Mam nadzieję, że przegrasz. Ja życzę sobie, żebym wygrał, bo nie chce mi się robić pompek, bo jest za późno. Oluś, ty tu jesteś rozgrzany po treningu piłki nożnej, nie? Okej, okay, dobra, lecimy po Tobiego, bierze kamerkę w dłoń i nagrywamy i gramy. Piszcie teraz w komentarzu, a właśnie zanim zaczniemy grać, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, ding, 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 ding. Okej, okay, lecimy po Tobiego i gramy. I Tobiś przyszedł, siema Tobi. Siemka. Więc szybkie tłumaczonko, tylko pani kamerzysto będziesz musiał wstać, bo będzie ci ciężko, bo będziesz musiał pokazywać. Szybko wam wytłumaczymy reguły i zaczniemy grać. W grze chodzi o to, że wygrywa kto, Olusiu? Ten, kto zdobędzie Kazum. Energię Kazum. W talii kart są karty specjalne. Są karty do tak zwanego zdobycia złych
bohaterów, chciałem powiedzieć, złoczyńców. I żeby na przykład pokonać tego, trzeba używać kart popcornu. I ten, który będzie miał więcej popcornu, bo można skorzystać ze wszystkich kart, ten zdobywa danego złoczyńca. Jak zdobędziemy trzech złoczyńców, to co potem, Aluś? Walczymy o... Kazum. Kazum. A jak, co trzeba zrobić, żeby zdobyć energię Kazum? Patrz do kamerki, trzeba synku. Złapać trzech złoczyńców. Trzech złoczyńców, ale to już powiedziałem. Ale jak złapiemy trzech złoczyńców, to co trzeba zrobić, żeby musimy zdobyć... Przynajmniej dwa ataki, albo slime'a, ketchup, slime. Tak jest, popcorn, czyli na przykład popcorn. Musimy mieć karty slime'a i popcornu, żeby zdobyć. Ale wtedy nie walczymy ze sobą, bo przy zdobywaniu złoczyńców walczymy między sobą tak jakby taką wojnę, tak? Mhm. Są karty specjalne. Jedna karta specjalna to jest ta, które odpowiadają rysunkom na kartach naszych bohaterów, którzy będą zamykać złoczyńców. Wszystko dowiecie się w trakcie gry. Oluś, wybieraj, którego super bohatera wybierasz. Ja tasuję karty. Nie, no to bierzesz z tą kartą. No dobra, ja wezmę sobie, może ty, Tobiś, będziesz wiedział, co to jest. Na zdrówko! Co to jest? Wiesz? To jest zielone. No to jest to zielone. Nie jest Brukselka? Nie, to dla mnie jak szparagi. Tak jak pisałem. A! Oczywiście pamiętamy o tym, że kto przegra, to co robi? 21. O, Tobiś, przestań, bo to przeszkadza w nagraniu. 21 pompek. Mam po 7 i mamy 10 sekund. Przerwy. Przed każdym ruchem, jeżeli ty zaczynasz, to co najpierw robisz? Swoim złoczyńcom, znaczy nie złoczyńcom, bohaterem. Stawiam na jakim polu, czy atak, czy dobieranie kart, czy użycie sprzętu. Sprzęt, czy ultra atak. Ultra atak, wszystko będziemy tłumaczyć w trakcie. Oluś, rozdajemy po 4 karty, przełóż karty. Kto grał karty, ten ma łeb obdarty, przekładaj karciuchy. Nie tak. Przekłada się, przesuwasz jakąś, żebym ja przełożył, żeby nie było udawane, że są poukładane. Przekładamy i wtedy. Przestaniesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozdajemy po 4 karty. Sprawdzamy, co mamy. Zobaczcie, ja mam, nie będę mówił na głos, takie i takie, czyli do zdobycia złoczyńców. I mam jeden sprzęt do użycia, a każdy sprzęt ma różne działanie. Teraz, Olusiu, ty pokaż szybko. Ja mam oto taki karty. Dlaczego nie? O. Dobra, jedziemy. Olek, zaczynasz. Jaki twój pierwszy ruch? Wszystkie karty keczupu. Wszystkie karty keczupu, ale popełniłeś błąd. Powinienem ci zabrać tą kartę, czyli stawiamy na sprzęt. Ten sprzęt... To znaczy, zabiera wszystkim, jeżeli byśmy grali, bo można grać w tą grę w czterech. Jeżeli każdy by miał karty keczupu, wszystkie karty keczupu, ale wszystkie czy jedną? Wszyscy gracze muszą oddać ci kartę z atakiem keczupu, czyli jedną. Dobrze, wybierz sobie którą. No szybko, szybko, dobra. Okej, teraz odkładamy kartę zużytą. Teraz idę ja wybieram... Dobieranie kart. Dobieram dwie karty. Raz, dwa. Oluś, co robisz? Dobieram też karty. Dobierasz karty. Raz, dwa. Przy dobieraniu karty dobieramy po dwie karty. To jest jedyny sposób, żeby je zyskać. Albo niektóre mają taką super moc. W sensie Zinksy, bo na przykład super Denis de Tenis, kiedy użyje swojej super mocy, może dobrać dwie dowolne karty. Czyli bierzemy stali kart i wybieramy sobie dwie takie, jakie chcemy. Ok, ja teraz, mój drogi padawanie, użyję super mocy. I moją super mocą jest... ja mam tego... Proszę. Czyli kiedy Green Guys atakuje swoją super mocą, witamin może bez trudu ukraść 4 karty stali. Nie, 4 karty stali. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli dobrałem karty. I mam teraz sporo do ataku. Zaraz zaczniemy zdobywać złoczyńce. Olusiu, teraz ty co robisz? Dobieram kartę. Dobierasz kartę? Nie, tutaj. No to masz postawione. Raz, dwa. I ja zaczynam. Dobra, ja atakuję. Przed atakiem wybieramy złoczyńce. Czekajcie, którego ja mam najwięcej. Dobra. Wybieramy
Ja wybieram oto tego zegarka i atakuję go dwoma jego słabościami, czyli popcornem. Wyciągamy cały popcorn i ketchupem. Tego nie przebijesz, młody padawanie. No, uwaga, bo jeżeli on będzie miał więcej, ja mam 1, 2, 3, 4, 6 plus 6, 12 plus 2, 14. Ja mam 14, liczymy Wolka. 3, 5, 8, 11, 14, 16 i on wygrał, to jest złoczyńca, jest jego, trafia za kraty. Niestety karty lądują, znaczy odkładamy je i znowu już troszeczkę mamy teraz mało kart. Teraz ty idziesz. Znaczy, no dobrze. Dobierasz kartę, okej. Okay. Znaczy karty. Raz. Dwa. Na razie Olek prowadzi. Ma jednego złoczyńcę w klatce, chciałem powiedzieć, we więzieniu, że tak powiem. Teraz ja też dobieram dwie karty. Olek, idziesz. Oluś, jaki jest twój ruch teraz? No? No, możesz coś zrobić. Uwaga. No, najpierw postaw tu. Co wykonujesz? Jaki ruch? Dobra. O, znowuż. Taram, no nie, wymiana kart. To oto ten, to jest teletransporter, wymienia wszystkie twoje karty na gracza, który ma ich najwięcej. Ale tyle, mam jedną dobrą. No dobra, super, wymieniamy się. Teraz idę ja. Zobaczymy, co... No nie wierzę, miał tylko trzy karty i mam tylko to. Dobra, to ja używam teraz super mocy. Moją super mocą jest dobranie czterech kart. Raz, dwa, trzy, cztery. Olek, jedziesz. Teraz ty co robisz? Ale to musisz... A, znowu! No tak, narzędzie i znowu zabierasz mi wszystkie slajmy. Nie! Nie wszystkie. Uff, jedną. Uff. Trzy, nie, to zostawiasz. Teraz idę ja i ja w końcu, teraz będzie atak. Atak, jedziemy po... Jedziemy po kogo tu jedziemy? Po czosneczek chyba. Jak tak mi się wydaje, to jest czosnek i jedziemy, hop, hop, mam raz, dwa, trzy, cztery, ja mam... osiem, a ty ile masz? No kładź, policzymy. Co jest jak, masz... mam chyba siedem, nie, ja mam, nie, też osiem. Osiem. Co teraz? Wojna, a ja nie mam jak to wygrać, co teraz? A wiem, ja wygrywam, bo ja użyłem dwóch sił. A. Moje... Na wierzchu niech będzie, chociaż nie doczytaliśmy, jak wiecie, dobra, co jest wtedy, jak jest remis. Ja użyłam... Poczekaj, bo nie powiedziałem. Jak, nie, jak wiecie, jak jest remis, co trzeba zrobić, to napiszcie w komentarzu. A ty używasz teraz czego? Supermocy. Supermocy, a supermocą u ciebie co jest? Bo nie pamiętam, siłą swojego dźwięku ogłusza pozostałych graczy i wszyscy muszą ci oddać jedną ze swoich kart. Czyli oddaję ci swoją jedyną kartę. I teraz ja idę, dobieram karty dwie. Raz, ja dwa. Też? Ty też dobierasz, czyli przestawiasz. Raz, dwa. Jedziemy. Teraz co ja robię? Ja teraz... Mój super atak atakuje, czyli dobieram sobie cztery karty. Raz, dwa, ja trzy, też dobieram cztery. Pamiętajcie, każdy bohater ma inny super atak. Dobieram karty dwie. Czyli ty dobierasz tylko dwie, a ja sobie dobrałem cztery, a teraz już będzie atak. Dobra, atakuję kolejnego złoczyńcę i niech będzie śmierdzący sir. Śmierdzący sir i mój panie padawanie, raz, dwa, trzy, mam osiem. Czy masz więcej? Nie. Masz to jest sześć. Też. Czyli też tracisz, bo wszyscy muszą, jeżeli, chyba że nie chce się uczestniczyć w wojnie, ale to wtedy musimy powiedzieć wcześniej, że nie walczą o niego. Okej, okay. Ja mam już dwóch, ty masz jednego, teraz Oluś, idziesz ty. No, ruchy kluchy, ja mam dwie karty. A jakiego złoczyńca atakujesz? No to tego, zobaczcie. Ja niestety nie mam żadnej, żadnego keczupu. Olek też już ma dwóch złoczyńców, jesteśmy coraz bliżej. Ja używam narzędzia, poproszę popcorn. Nie mam niczego. Aj, nie spojrzałem, że ma jedną kartę. Ja ciuć ma. Ty co robisz? Dobierasz karty? Czy co tak, robisz? Dobieram. Dobierasz karty. Czyli raz i dwa. Ja też dobieram karty. Raz i dwa. I jedziemy. O nie! Ale to musisz przestawiać, że używasz. Mechanizm.
To slime jest twój. Dziękuję. Bardzo slime. Proszę. To odkładamy. Ja znowuż dobieram dwie karty, bo mam tylko dwie. To przestaw. Raz, dwa. Super. Oj, sorry, podejrzałem cię trochę. Jedziemy. Dobra, teraz trzeba coś zrobić. To ja, mój super atak, czyli dobieram jeszcze sobie cztery karciochy. Raz, dwa, trzy, cztery. Karty. Ty dobierasz dwie? To już musimy z powrotem z tej kubki. Podobnie jest czas gry. Nie dobieram, nie dobieram. Nie dobierasz? Nie, dobieram. Nie, dobra, nie dobierasz. Okej. Okay. Mechanizm. Mechanizm, czyli zabiera mi popcorn. Proszę. Dziękuję. Dziękuję i uwaga, werble. Teraz idę ja i... Ketchup! Dawaj mi ketchupa jednego. Dobra, teraz idziesz ty, co robisz, Olusiu? Dobieram sobie karty. Dobierasz karty? O. To dobieraj proszę, raz, dwa. Dziękuję. Dawaj, Oluniu, bo ta gra nam się przedłuża. Czas zaatakować. No to mi zrobiłeś. Oddaj ketchup, oddaję ci ketchup, a ja teraz idę, atak! Atakuję kogo? Śrubokręcika. Śrubokręcik jest atak i mam 9 popcornów. Olek, walczysz? 3 popcorny. Tylko masz 3, czyli jest mój Twisted. Mam już 3 i zaraz mogę zawalczyć o energię Kazum. Olek, teraz ty idziesz. Co robisz? No na pewno nie dobierasz kart, bo masz dużo kart. No, atakuję pomarańczkę. Atakujesz pomarańczkę. Ja mam tylko jeden ketchupik i wygrywasz, masz już 3 i teraz kto pierwszy, ten lepszy. Ja dobieram karciochy, raz, ja też dobieram. Dwa, na pewno? No. No to przestawiasz, a masz przestawione, raz, dwa i uwaga, 3, 2, 1, ja teraz na rządko i poproszę slajma. Ok. Slime trafiony dla mnie, teraz ty idziesz. I co? I szachmat. Szachmat, czy poczekaj, zanim wyjmiesz karty, co robisz? Najpierw tutaj. Atakuję Kazum. O nie, atak o Kazum i dwoma siłami i tutaj już nie ma wojny, ale nawet nie mam czym, zobaczcie, mogłem wykorzystać tą kartę, nie wykorzystałem i energia... A ja miałem widzowie przez cały czas ciągle tą energię, ale korzystałem, bo bym stracił... I leci do ciebie energia Kazum i you win! I co ja robię? 7, 3 razy 7. To chodź, będziesz mi liczył. Dawaj. Możesz zrobić taki zjazd tutaj, żeby ze mną patrzeć. Uwaga! Licz, Olek! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dawaj dalej. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna. 4, ma taka odpoczynek chwilowy. Dawaj. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A! To jedno za dużo. No. Dziękuję. Niestety przegrałem. Olek, wygrałeś. Gratulacje. Piszcie w komentarzu, czy gra wam się podobała, czy też nie, prawda? A ty jak tobie? Podoba się gra? Mi się podoba. Jestem, myślę, że najfajniej będzie się grało więcej osób, czyli na przykład w 4. Zaprosimy za chwilę Tobisia i mamusię. Mhm. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Nara, nara, pa!